Witam serdecznie z tej strony Zajber, a to jest kolejna niespodziewana odsłona Vape Haven. Tak. Kwestia wygląda następująco. Skończyłem ostatniego podwójnego Darklina. Mamy początek tygodnia. Więc pomyślałem, że zrobimy sobie ekstra tyczek. A czemu nie? Priorytetem jest dla mnie wyprztykać się z wszystkich Darklinów. Już teraz na weekend coś innego wjedzie. Spowodowane jest to faktem, że mi się totalnie przejadło, ale to tak już fest. Wystarczy spojrzeć na kanale, ile już darklinów przerobiliśmy, zarówno tych podwójnych, jak i zwykłych. I szczerze mówiąc, już gdzieś mi bokiem to wychodzi. Więc jeszcze dojedziemy te, co mam, a mam mianowicie trzy, których smaków nie pamiętam. Dzisiaj sobie sprawdzimy Bana Strawberry, czyli Bana z truskawką. To jest podwójny oczywiście darklin, może być ciekawe. Więc tak, co ciekawe, do bazy zero z ubiegłego tygodnia dorzuciłem dwie, tak powiedzmy trzy mniej więcej większe krople Flowa Ice Candy. Jestem ciekawy, jak to będzie połączenie, czy w ogóle się odczuje różnicę. Dobra, to mamy to, brakuje nam jeszcze shota nikotynowego. No bez tego to niestety nie pojedziemy. Jest i szocik, więc go Power Rangers. Tak, też dodatkowo motywuje mnie fakt, że na czarny piątek kupiłem kilka fajnych premiksów, które bardzo chciałbym sprawdzić, których nie miałem w ogóle szansy sprawdzić. To jest ten Azur, Snaxa nie miałem możliwości sprawdzenia, co tam jeszcze było takiego, Collins. I mask. Maska to już próbowałem, więc wiem, że maski są zajebiste, ale nie były testowane na kanale, więc tym bardziej. I w szczególności, że ten czarny mask nie był też testowany tu. Tak. No dobra, lecimy. Jak zwykle staram się ściągnąć to kółeczko, które mnie irytuje. I leci. Opa. Tak, banan truskawka. Ciężko powiedzieć, co wyczuwam. Bardziej bym powiedział, że to jest banan. To jest bardziej banan. No zobaczymy, czy tak samo będzie w smaku jak w zapachu. Czy że ten banan zdominuje tą truskawkę. Banan z zasady nuta słodyczy, aczkolwiek tak jak na przykład było w Nowobarze tym bananowym, tam banan miał trochę bardziej stonowany posmak. Było to spowodowane faktem, że to bardziej takie esencje banana, tego takiego dopiero co, jak to się mówi, dojrzewającego. On jeszcze zielony był w pewnym sensie. I mi się wydaje, że w tym przypadku będzie jednak klasyczny taki banan już dojrzały, więc większa nuta słodyczy. Dobra. Przypominam. Nie używamy zębów. Klasyka. Stomatolodzy są w cenie. Dobra, co do kropeleczki. Ogólnie będę musiał dokupić sobie szoty nikotynowe. Z tego co zauważyłem, zostało mi jeszcze 4, więc nie za dużo. A właśnie, muszę zacząć rozrabiać też bazy zero, bo z tego co widzę chyba 3 mi jeszcze zostały, plus ta dzisiejsza. No jestem ciekawa te 3 krople, takie, znaczy to trochę więcej niż 3 krople. Powiedzmy te 3 większe krople. Może pakowanie w ogóle tu pękło. Ciekawostka. Jak to wpłynie na całokształt? Mam nadzieję, że nie spierdzielę czegoś. Właśnie. To
powiedziałbym easy peasy, ale easy peasy to inny smak. Dobra. Standardowo, wstrząśnięte i niezmieszane. Już ta buteleczka widzę jest uszkodzona, więc ona leci do śmieci. Już nie będę jej zostawiała, jak widać nawet przy zakręcaniu ona się przykrzywie. Nie wiem o co chodzi, co było spowodowane. Czym to jest raczej spowodowane? Tak, tu. Sru tu. Standardowo. Mój arkusik, grzałeczki PNP. Wstrząsnąć. Dzisiaj mamy wtorek, to znaczy ja mam dzisiaj wtorek, dla was to będzie prawdopodobnie czwartek. Już jesteśmy za czarnym piątkiem, co już zresztą można było zobaczyć w szorcie i prawdopodobnie jutro, czyli dla was wczoraj. Okej. Okay. Dla was wczoraj w materiale zakupy z czarnego piątku, z tego co widziałem na Cyber Monday też coś tam się pojawia, bo z zasady nawet jest bardziej przedłużane z czarnego piątku promocja. No to no co, mikołajki się zbliżają w przyszłym tygodniu dokładniej, więc pewnie też się jakieś promocje na mikołajki pojawią. No zobaczymy. Na pewno będę polował na jakieś jednorazówki, póki co właśnie te dwie wiadome salony, co by można było zaobserwować. Jedna to jest Aroma King, druga firma nawet nie kojarzę. Ciekawe. Obie co ciekawe z zdrowym poziomem nikotyny. Nie wiem jak to się sprawdzi, a szczerze mówiąc bardzo mi to ciekawi. Ten odcinek będę nagrywał, odcinek nowy, czyli taki standardowy jak na kanał, prawdopodobnie w piątek, może czwartek, nie wiem. No i na pewno wyjedzie wtedy jedna jednorazówka plus któryś smak. I się zastanawiam, czy faktycznie nie pocisnąć tego Darklina już do końca, żeby mieć święty spokój z nim. Albo może nie. Darkline zostawimy sobie na właśnie takie śródtygodniowe odcinki, które dzisiaj będą pojawiały od czasu do czasu, może jakiś odcinek premium. W szczególności, że dzięki wam świetnie się to wszystko rozwija, idzie do przodu. Więc tym bardziej mnie to motywuje, żeby kręcić jak najwięcej odcinków. Plus oczywiście jestem w trakcie grania teraz w Pokémony na moim NDSI, więc powiem szczerze, tak siedząc, grając, bardzo dużo wypływa. Tak samo się ogląda serial, film czy coś. Gorzej przy czytaniu. Przy czytaniu jakoś zasady nie wypływa tyle. No dobra. Grzałeczka trochę przejdzie. No dobra. Pozostając jeszcze w temacie vape'u, tak jak wspomniałem wielokrotnie, no kurde, myślę nad zmianą papierosa. Tylko się teraz zastanawiam, co tutaj właśnie, czy pójść dalej w Oppo. Czyli bardziej po nowym roku oczywiście bym chciał zmienić w takim przypadku. Nie wiem, czy to dalej w Oppo iść, czy może już spróbować czegoś innego. Te Zeusy, powiem szczerze, bardzo mnie ciekawią. Dosyć dużo dobrego o tym czytałem. Aczkolwiek musiałem to przeanalizować, gdzieś testy, prawdopodobnie na YouTubie dużo testów bym obejrzał. To jest fajne, że są inne kanały, właśnie stricte nawet poświęcone bym powiedział technicznym aspektom vapingu, czyli porównywanie różnego rodzaju papierosów, zarówno pod względem technicznym, jakościowym, jak i właśnie faktu, jak one oddają long filler, premixy itp. Więc na pewno coś by mi się udało znaleźć, plus oczywiście standardowo, jak ja to mam w nawyku, poszedłbym do lokalnego sklepu i tam też popytał. Bardzo fajni sprzedawcy są, bardzo fajny sprzedawca, który potrafi wytłumaczyć wszystko i widać, że siedzi w temacie, więc tym bardziej szacunek dla niego. No dobra, ile mam wad? 49. Myślę, że na początek rzucimy 52 na przepałkę. Jeszcze troszeczkę. Właśnie prawie sobie przekopiłem grzałkę, bo mi palec się zsunął, przestałem ten dmuchać. Jak się to robi, warto uważać jednak, bo można bardzo łatwo grzałkę swajczyć.
Dobra. Będą być okej. Zmienię na 48 wat. Coś średnio przyswaja. Banan. Na pewno pierwszy smak, który się pojawia, to jest banan. Staram się wyłapać tą truskawkę i... I teraz się zastanawiam, czy to ten banan tak maskuje tą truskawkę? Czy ona po prostu wybijając się, jakby to powiedzieć, na ten... na tą pierwszą warstwę lekko przekształca smak tego banana. No, ciężko mi powiedzieć. Zapach ogólnie jest bardzo przyjemny. Takim sposobem banan połączony z truskawką zaowocował mango. Nie, no oczywiście żartuję. Ogólnie jeżeli chodzi o smak, jest dosyć fajny. Oczywiście standardowo też muszę przypomnieć, jak to mam w nawyku. To są odcinki bardziej wskazujące pierwsze wrażenie. I tak jak wspominam również, jeżeli coś jest nie tak, już takiego faktycznie skrajnie nie tak, to wrzucam oczywiście gdzieś tam podczepiam do opisu. Tak jak to ostatnio było z smoczym owocem. Matko Boska. Ale o tym powinno być prawdopodobnie przy zakupach czarnopiątkowych. Tak. Czyli w wczorajszym odcinku. Jak dobrze pamiętam. No dobra, wróćmy do rzeczy. Banan. Tak. Pierwsza warstwa, truskawka się wybiła. Nie jest to intensywny smak. Nie jest sztuczny, chemiczny. Duży plus. To, co mnie martwi, to coś na tle. Tak jak wspomniałem wcześniej, ja do bazy zero dorzuciłem kilka kropli właśnie floa. To były candy, cukierki. Więc jest dodatkowa nuta słodyczy i przebijający się ten smak. Aczkolwiek fajnie, bo on nie jest na tyle intensywny, żeby przebijać się przez te wszystkie smaki. On po prostu sobie gdzieś tam w tle nadaje dodatkowego takiej wyrazistości, podkreśla ten cały smak, zarówno truskawki, jak i tego banana. Więc czasami fajnie nawet odratować pewien smak. Jeżeli na przykład trafimy na jakiś long fill, który nam ewidentnie nie podchodzi, warto zmiękczyć to na przykład czymś innym. Dorzucić kilka kropli. I tutaj właśnie flowy, o których wspomniałem wielokrotnie, które uwielbiam. Jestem mega fanem flowów. Jako właśnie takich zmiękczaczy. Co ja mówiłem? No, tak właśnie. Właśnie dodając takie zmiękczacze, odratowujemy smak. Ciekawe połączenie na pewno, udane, bo jednak truskawka bardzo dobrze się komponuje z tym bananem. Smak pozostaje w jamie ustnej. Na pewno nie będzie problematyczny przy dłuższym wejpie, to jestem bardziej niż pewny. Ze względu na swoją charakterystykę, czyli fakt, że nie jest intensywny.
wypadałoby właśnie ocenę jakąś dać. I tak powiedzmy w skali szkolnej, ja bym to ocenił. Powiedzmy na chwilę obecną, czyli na pierwsze wrażenie, to się oczywiście może bardzo szybko zmienić, dałbym... Dałbym powiedzmy 3 plus, albo takie 4 na szynach nawet. Z tego powodu, że coś wyczuwam, nie wiem co to jest, ale jak się już wypuści ten demon, chwilę postoi w ustach, on trochę zmienia smak. I coś takiego dziwnego się wytrąca z tego. Właśnie ten aspekt wytrącający się trochę mnie martwi, szczerze mówiąc. No ciekawe. Powiem szczerze, że jestem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie. Oczywiście standardowo, jeżeli coś będzie nie tak, wrzucę to w opis. Na chwilę obecną oczywiście dziękuję za oglądanie, wspieranie. Zachęcam do lajkowania, zachęcam do subskrybowania, dziękuję oczywiście za wspaniałe komentarze, za wsparcie, za lajkowanie. Dzięki Wam kanał się mega rozwinął i faktem to jest ciekawy aspekt, który zresztą został poruszony już w komentarzach, że ta część vape'owa bardzo fajnie rozwinęła ten kanał, nawet można powiedzieć, że trochę przetłaczając inne kontenty, które wcześniej były takie priorytetowe, czyli mniej więcej gaming. No z którym no niestety nie oszukujmy się, żeby się w tej branży wybić, jeżeli chodzi jeszcze o gaming, to powodzenia życzę. Chyba, że bardziej kompetytywne, czyli jakieś bardziej gry online czy coś, no to to ma, jak to się mówi, większe przebicie. W szczególności jak ktoś ma fajnego skilla i potrafi mega grać w takie gry. Ale wracając jeszcze do tego vape'u, jak najbardziej ten kanał się rozwija w tym kierunku i wydaje mi się, że to na chwilę obecną jest główny content. No cóż, ze swojej strony powiem, że tak. Podsumujmy wszystko. Truckawka fajnie się komponuje z tym bananem. Odrobinka tego chyba to było ice candy. Ice candy? Ice candy od Flowa. Gdzieś wywaliłem tą buteleczkę. Dodaję jeszcze dodatkowej odrobiny słodyczy, aczkolwiek nie sprawia, że smak się zmienia. Nie. Podkreśla, nie zmienia. Plus. Smak pozostaje w jamie ustnej, więc to jest fajne. Powiedziałbym, tak jak wspomniałem, no takie 3 plus, powiedzmy 4 na szynach. To są jednak darkline, które są bardzo fajne. Aczkolwiek, no nie oszukujmy się, że ktoś wypuje już duże ilości i na przykład próbował innych longfili, innych firm, no to potrafi zauważyć różnicę, że tak tutaj bywa tak na dwoje babka wróżyła. Są smaki fajne, bardzo fajne nawet bym powiedział, z tych darkline, ale są też takie, które są mocno przeciętne. Tutaj bym powiedział, że to jest tak wyśrodkowane, bo to nie jest zły smak, jest fajny, przyjemny nawet bym powiedział, w szczególności jeżeli chodzi o pierwsze wrażenie. Ale no lepsze. Takie, które po prostu w momencie pierwszego zaciągnięcia niczym piorun potrafi uderzyć i sprawić, że byłem w szoku, jak fenomenalny jest ten smak. Tutaj jest po prostu ok. I nie powiem złego słowa, nie powiem też jakichś mega dobrej recenzji. 3 plus, 4 na szyna, więc bardzo dobra ocena, jeżeli chodzi o skalę szkolną. Więc standardowo ocenowa, 4 na szyna. Kuźwa, jeszcze są te szyny, czy nie ma tych szyn? Jeżeli chodzi ktoś do szkoły, bo jeszcze niedawno chodził do szkoły, napiszcie w komentarzach, bo szczerze jestem bardzo ciekawy. Przypominając, zachęcam do lajkowania, subskrybowania, wspierania kanału. Standardowy link oczywiście będzie w opisie. Ja zaraz się biorę za uploading, więc uploaduję to na YouTube'ka i będziemy lecieli za chwilę dalej, czyli kolejne smaki. Myślę, co dalej wrzucić na ruszt. Może jakąś ankietkę wrzuciłbym? Nie głupi pomysł. Tak czy inaczej pozdrawiam, trzymajcie się, Elon i Vape zawsze będzie z Wami. Yo!